Cześć, mam na imię Karol. Witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale Karol na rowerze. Dzisiaj poszukujemy roweru klasycznego, roweru damskiego, zużywanych rowerów dla mojej koleżanki, która szuka roweru na co dzień. Rzeczy, na które będziemy zwracać uwagę, to przede wszystkim to, żeby to była damka w miarę tania. I tak, mówimy o mieście Krakowie, czyli to nie jest najbardziej płaskie miasto w naszym kraju, czyli fajnie, żeby mimo wszystko miał fajne przełożenia, czy największy plus będzie za Nexusa 7, ale pewnie wybierzemy jakiś rower z zewnętrzną przerzutką. Fajnie, jeżeli będzie osłona na łańcuch, koleżanka chce czasami do pracy przyjeżdżać w sukience, w spódnicy, więc jak najbardziej właśnie taki klasyczny rower damski. Na co dzień, w miarę tani, żeby nie było go szkoda, kiedy zostanie na długi czas pod pracą. I tak, tutaj jest moja miłość, powiedzmy, taki rower, który mi się spodobał na pierwszy rzut oka, czyli rower z barankiem, klasyczny. Co on tu ma w ogóle? A, blokadę koła, dobra. Czyli fajna opcja też właśnie do miasta, że właśnie taka dodatkowa blokada koła. No jest przepiękny moim skromnym zdaniem. Wiadomo, że biała owika, szczególnie w mieście, białe linki, no to się szybko zużyje. Te białe elementy można po prostu wymienić na czarne, szczególnie, że te pedała to są jakieś podstawowe pedała. O, powiedzmy, że to jest rower stylowy, no nie do końca będzie wygodny. Tutaj obniżona rama, ale mimo wszystko stosunkowo wysoka. Przerzutki jeszcze w starej formie, dodatkowo baranek. Trzeba było robić baranek na taki przełajowy, a nie jest przełajowy. Jest miejski hamulec, tak? Dobrze widzę. Jest ta blokada. O, jest dźwigienka, że można też hamować rowerem trzymając prosto kierownicę. Jest to naprawdę ładny rowerek, ale no niestety te różowe akcenty raczej się mojej koleżance nie spodobają. Białe elementy trzeba było wymienić na czarne, żeby po prostu były bardziej praktyczne, a nadal rower fajnie, przynajmniej w miarę fajnie wyglądał. No niestety to jest bardziej zabawka stylowa niż zabawka użytkowa, więc tutaj i też nie oszukujmy się, taka maszynka byłaby zachętą dla potencjalnych nowych posiadaczy. A to jest w ogóle z jasła. Czego mi się tu jasło pokazało? To znaczy ja wiem, czemu mi się jasło pokazało, ale niestety ta oferta odpada właśnie jeszcze dodatkowo przez ten mały szczegół. Dobra, Kraków Bronowice za 550 zł ze 7-biegowym Nexusem. Rower Fischera, ale nie wiem, czy to jest ten Fischer, o którym ja myślę. Czy to, bo jest jeszcze taka podróba Fischera, powiedzmy, takie rowery typu Husaria. I tak, bardzo ma kiepski opis, więc tutaj za bardzo się nie dowiemy. 19-20 rama. No stosunkowo wysoko wyciągnięte te wszystkie elementy. No plus za fajną osłonę na łańcuch, plus za 7 Nexusa. Amor, ale dodatkowo jeszcze bronica w pieście. Ten rower ma wszystko tego, co potrzebujemy. Ale sama oferta ma bardzo mało informacji. Więc najwięcej rzeczy wyciągam z link od zmiany przerzutek czasami spada. Ogólnie kupując rower używany, to takie rzeczy eksploatacyjne typu linki, pancerze proponuję wymienić od razu, więc tutaj akurat bym się tym nie przejmował. Trzeba było sprawdzić, na pewno z samego internetu bym nie uważał tego roweru od razu za dobry zakup. Też jest, widzę, regulowany mostek, więc tą pozycję można naprawdę fajnie ustawić. Ciekawy rowerek, ale wydaje mi się, że do mojej koleżanki po pierwsze za krótki.
No i tak jak mówię, trzeba by było go po prostu posprawdzać. Tutaj mamy już scenowo bardzo fajny rower. I tak, tu mogę powiedzieć po prostu rower, bo to dokładnie tym jest, rowerem. Można siodełko wymienić na wygodniejsze. Pytanie, czy tutaj przekrok mimo wszystko nie jest za wysoki. Koła 28 cali. Matko z córką, jak to jest 28 cali, to ten rower jest naprawdę duży, więc tutaj plus rozmiar. Napęd bym pewnie proponował od razu wymienić, a przynajmniej tą przednią osłonkę, bo widać, że jest uszkodzona. A poza tym, jako właśnie taki rower do miasta, właśnie przed hamulce typu country level. Jeżeli to są kiepskie country levele, to jest piekło do ustawienia, ale wszystko się da wyregulować. O, te hamulce, właśnie country levele, napęd jest raczej do wymiany, ale jeżeli chodzi o jeżeli tylko jeździ, to po prostu można tanio kupić i potem na bieżąco po prostu ustawić problematyczne rzeczy. Jakiś opis? Brak opisu, więc tutaj największym plusem jest cena. Do zastanowienia się. Nie zamykamy tego. Rower miejski Gazelle Vantage ciemnozielony. To tutaj już mamy rowerek pierwsze fajnej marki, po drugie fajnie wyglądający, stylowy. I chyba po prostu za stylowy, bo ile będzie miał przełożeń? Trzy przełożenia. Ta stara manetka, fajna ona jest. Ale powiedzmy sobie szczerze, to jest rower bardziej do wyglądania, do takich wycieczek wokół Błoni, niż realnie do codziennego użytkowania. Przynajmniej po mieście Krakowie. Po jakichś płaskich miastach. Dajcie znać, czy są jakieś płaskie miasta w Polsce, tak szczerze. Bo o ile są płaskie tereny, to tak, żeby w danym mieście było płasko, na w Warszawie, gdzie Warszawa jest jako płaskopolska, no to te podjazdy czasami na jakieś te podjazdy na jakieś wiadukty dają w kość, więc tutaj wszystko jest do sprawdzenia. Teraz mnie widać? Dobra, lecimy dalej. Aluminiowa tamka tle. Aluminiowa tamka Kettler Alurad, koło 28, 3 biegi plus gratis. Naprawdę ciekawy rowerek, który wydaje się jakościowo bardzo sensowną propozycją. Trzy przełożenia z tyłu i to jest właśnie jego największy mankament, że tylko trzy przełożenia. Chociaż w piaście wewnętrznej, aluminiowa rama, i tak ten rower waży kilkanaście kilo. Bardzo fajny rowerek. Tak technicznie rzecz ujmując, jest bardzo fajny rowerek za 500 zł, ale czy na co dzień nie będzie on za trudny do jazdy? Właśnie to jest ten cały ból. Jak na foto, stan bardzo dobry. Do jazdy nie wymaga żadnych napraw. Jestem w stanie to uwierzyć. 3 biegi, koło 28. Gratis kask, zapinka i hulajnoga dla dziecka. Te gratisy to mnie najbardziej interesują. Taka ciekawa oferta, ale może bez tych gratisów. Trochę mnie martwi to, że wydaje mi się, że ta osłona jest krzywa, ale to może po prostu takie zdjęcie. Ale chyba rzeczywiście takie zdjęcie jest zrobione, że to wszystko wydaje się krzywe. Ale tak jak mówię, tutaj, choć sam rower jest naprawdę fajną maszynką, to mi trochę brakuje. To mimo wszystko fajnie, jakby był z tyłu siedmiobiegowy Nexus, ale może zostawię, jakoś mam sympatię do tego roweru. Rower miejski Herkules. Szach 3 na 7. Czyli to ma trójkę z przodu? Może mieć manetkę 3 biegową, ale on nie ma 3 na 7. Panie kolego, oszukuje mnie pan. Ale jak już mamy takie zdjęcie, to może się mu przypatrzmy.
Ta klasyczna lampka, której film możecie zerknąć na moim kanale Country Level, jak dobrze widzę. Prosty rower miejski, z tyłu to stosunkowo dużo przełożeń, miękkie siodełko, fajny rowerek, jeżeli chodzi o ten typ rowerów, który szukamy właśnie, więc jak najbardziej jesteśmy nim zainteresowani. Regulowany mostek, więc można fajnie ustawić wysokość. Tylna przerzutka. Okej, już widzę, jak tu jest 3 na 7. Tu jest chyba 3 na 7 na zasadzie takiej, że jest piasta trzybiegowa oraz dodana zewnętrzna. Tak, jest po prostu piasta i na piastę jest nałożona jeszcze kaseta. O ile to nie jest wolnobieg, ale no w każdym razie, no tutaj słyszałem o takich rozwiązaniach. Jak najbardziej, rower kupiony w 20 rozebrany na części. Pierwsze kompletny serwis tylnej piasty wraz z przerzutką w kole. Serwis przedniej piasty wymiana. Fajna maszynka, tylko największym problemem jest to, że droga i tutaj trochę tego brakuje. Ale jest granatowy, więc pytanie, czy granat to jest niebieski? Tu pisze niebieski, więc może w realnym świecie jest niebieski. Naprawdę fajna maszynka do rozważenia, ale raczej zakładam, że odpadnie. Zostaje w karcie, żeby zobaczyć na przyszłość, ale raczej nie sugerowałbym, że on zostanie. Steven City Flyer 650 zł. Nexus już semka, ale to jest po prostu rower górski, bardziej przerobiony na rower miejski. Ten przekrok mimo wszystko trochę wysoki, chociaż fajnie, że ma Nexusa 8. V-brake'i. I jakby był tańszy, bo no niestety ta cena jest stosunkowo wysoka. Fajnie wygląda, fajny rowerek, na pewno fajny za tą cenę. To nawet to muszę powiedzieć, że za tą cenę całkiem spoko rower, ale mimo wszystko chyba odpadnie. Bo przez cenę po prostu nie ma tutaj aż. Ten Nexus 8K nie jest aż tak bardzo opcją dodaną w stosunku do tej stosunkowo wysokiej rurki, żeby brać go pod uwagę. Choć naprawdę ładny drawerek. Dobra, nie zamykam. Dobra, zamykam. Merida na Nexusie 7C aluminiowa z amorem z przodu, z pełną osłoną, z hamulcami typu V-brake, ale ja już widzę, że ona jest po prostu do roboty. Łańcuch jest do wymiany. I pytanie, czy coś więcej jest do wymiany, ale raczej, jeżeli łańcuch jest w takim stanie na zdjęciu. Otóż grafikę w nowej. O, łańcuch jest taki. O, ten cały rower jest do odświeżenia. I to takiego konkretnego. Z jednej strony, jaką maszynka jest warta swoich pieniędzy i na pewno jest warta zainteresowania, ale na pewno nie za tą cenę. Mamy właśnie niską ramę. Amortyzator jest prawdopodobnie do wymiany. Fajnie, że jest regulowany mostek. No to akurat siodełko będzie podobne, jeżeli chodzi o tę cenę. Ale tu widać, że ten tył jest po prostu do renowacji. I pytanie, czy piasta jest do renowacji, czy działa blokada w kole. No, niestety sam rower, choć jest bardzo ciekawą propozycją, to wymaga trochę miłości. I pytanie, czy tą miłość by dostało od mojej koleżanki należytą, szczególnie, że tutaj cenowo też zaczynamy stosunkowo wysoko. Też nie mamy dodatkowych informacji na temat stanu, więc raczej bym zrezygnował z tej Meritki, choć to naprawdę fajny rower. Okej, lecimy.
Romart Touristic Geometry za 500 zł. Dzień dobry, do sprzedania Romet. Rama 18, czyli trochę mała. W tamtym roku przed sezonem wymieniono opony, hamulce oraz zrobiony przegląd. Czyli rower do opieki. Fajnie, że ma już koszyk. Martwi mnie to, że stoi na zewnątrz, bo tak to wygląda. Czyli będzie napęd na pewno do zaopiekowania. Linki oczywiście do wymiany na start. I napęd, sam napęd też już jest do wymiany. Widać to po tej śrubie. Więc tutaj ten rower, kolejny rower, który wymaga trochę więcej miłości. Ale sam rower nie jest akurat wart 500 zł. I o ile o poprzednich rowerach można gdzieś dyskutować, że ta cena była gdzieś realna, to za ten rower 500 zł, gdzie trzeba wymienić cały napęd, raczej na pewno. I to jest dalej Romet, więc no niestety musi odpaść. No i to jest rower, który mi się podoba. No dobra, lubię Borda i naprawdę lubię Borda. Rama 50. Ale dobra, nieważne, że mi się podoba. No jest to po prostu klasyczny rower damski. Arkadia. Czyli to może być rower już bardziej marketowy mimo wszystko. Na starym altusie. Z dobrą osłoną na łańcuch. Z przednią i tylną przerzutką. Naprawdę ładny, fajny rower. 520 zł. Tylko pytanie, na ile ja jestem zakochany w tym kolorze, bo ja naprawdę lubię Borda. A na ile to jest naprawdę warty rower swojej uwagi. I 520 zł, czy to nie jest cena, która mimo wszystko przekracza założenia mojej koleżanki. 666 do negocjacji. I tak, mamy tutaj mega prosty rower, który może nie wymaga aż tak dużej miłości. No, widać, że ten lakier jest po prostu zmęczony trochę życiem. No po prostu potrzebuje trochę dopieszczenia. Fajnie, że ma gratisy w postaci sakw, bo już je sprawdzałem. Ale mimo wszystko nie jest warty tej ceny, nawet z sakwami, które są naprawdę spore i duże i dużo rzeczy się w nich zmieści, ale i dodatkowo a matko, ten paskudny przedni koszyk, nie, to akurat koszyk nie jest plusem, ale na pewno plusem są sakwy, więc tutaj bym aż tak bardzo ich nie dyskryminował. Stylowy rower miejski, no i tu mamy. A, tamten był jeszcze niebieski, bo ten też jest niebieski i też jest duża rama. I chociaż tutaj jest wpisane, że na mniejszą osobę niż moja przyjaciółka, 550 zł. Naprawdę fajny, stylowy rower. I wydaje mi się, że to będzie rower, który ją najbardziej będzie interesował. Niestety problemem są tylko trzy biegi w piaście. Sprzedam używany rower miejski. Rower jest bardzo stylowy i lekki. Pełni sprawnie. Warto zrobić rutynowy przegląd, ponieważ w tym sezonie nie był używany. Rozmiar ramy ML 50-55 dla osób o wzroście 169-173. Jeżeli mówimy o rowerze miejskim, który ma 57, to już widzę 100. Niespełna 170, no 54 to jest na szosę, a nie na miejski rower. Rozmiar kół 28, brak świateł z przodu i z tyłu. Z przodu można próbować naprawić lampkę, z tyłu jest tylko odblask. Styl jest. Z przodu pewnie lampka jest na dynamo, więc można by było po prostu zamontować światło na dynamo, z tyłu też. Albo wymienić na światło na baterię i by działało.
Co mnie dziwi, to opis, że ma tylko trzy biegi, skoro on ma tu wyraźnie, więc skoro on ma z tyłu przerzutkę. Niestety nie mam zdjęcia z drugiej strony i może rzeczywiście ma tylko trzy przełożenia, ale zostaje ze względu na kolor. Damski retro z dynamem. Zamortyzowaną sztycą. Do sprzedania damka sprawny. Gotowy do jazdy. Odbiór osobisty. Za 350 zł wydaje się duży. Tylna przerzutka jest. Przednia chyba też pod osłoną. Raz, dwa, trzy. Nie, przedniej nie ma, ale jeżeli to jest niebieski, to jest to fajna opcja i przynajmniej warta rozpatrzenia. Może jeszcze coś dojrzymy na zdjęciach. Niestety zdjęcia robione pod ciepłym światłem, więc za dużo nie zobaczę. Ta sztyca na pewno nie działa. Linki wydają się nawet nowe, więc tu spoko. Chociaż ten pancerz jest za długi. Patrzcie, jak on się łamie. A, on się nie łamie, bo on tutaj jeszcze powinien być złapany i on wtedy by się tak ładnie zakręcał. Ale on jest tutaj dziwnie złamany w ogóle. Coś mi nie pasuje z tym pancerzem, ale sam rower. W miarę fajny nowy bagażnik. Jest niebieski, a przynajmniej tak się wydaje na zdjęciach. I cenowo też jest bardzo fajny. Jako tani rower. I chyba znaleźliśmy zwycięzcę. Romet Damka Peugeot. I tak. Mamy tutaj dużą ramę. I problem w tym, że w tym rowerze ukradli siodełko. Ale ogólnie to jest rower, który bardzo mi przypomina mojego Trekking Stara. Napęd jest do naprawy, do wymiany w sensie, bo już widać, że on jest po prostu. Potrzebuje trochę miłości ten Peugeocik. Trochę dużo nawet tej miłości potrzebuje. I bo trzeba po prostu potoczyszczać napędy, potoczyszczać śruby, wymienić tą owijkę. Szczególnie, że raczej wierzę, że to jest aktualne zdjęcie. Na kolejnych zdjęciach nie widać tego. O właśnie, jak osłona na tym. Wymienić osłonę na łańcuch. Rower, który wymaga trochę pracy, trochę miłości. Ale no tak jak mówię, przez to, że to byłby rower, który. Przez to, że to jest rower, który mi przypomina mojego starego Trekking Stara, ma moją sympatię. Ale raczej tylko moją. Więc niestety ten rower odpada. Dobra. I ostatni rower, 54. Gazelle Primo, 28. O matko z córką, jaki piękny ten rower, taki lata 80., 90. Będzie to duża rama. Bo te koła są śmiesznie małe. Jest wewnętrzna przerzutka. 57, to może być nawet. Tak? 57 czy 57? No, ale ten rower jest naprawdę piękny. To trzeba przyznać, że on ma ten swój styl. Taki charakterystyczny do przełomów właśnie 80. lat, 90. lat. Nie w Polsce, tylko za granicą. Cena 530 zł. 3-stopniowa przerzutka wewnętrzna. Gratis koszyk. Ale koszyk na co? Naprzód, na tył, na bidon. Ale nie, niestety odpada. Dobra. Dobra, więc co wygrało ten odcinek? Więc na spokojnie jest do sprawdzenia właśnie ten fiszerek. Ciekawa oferta, troszkę droga, niby do negocjacji. Zobaczymy, co właściciel lub właścicielka uważa, że do negocjacji.
Jeżeli chodzi o sprzęt, to ma wszystko, co powinien mieć rower miejski, czyli wewnętrzną przerzutkę siedmiobiegową, więc jak najbardziej o szerokim zakresie, osłony na łańcuch, prądnicę w piaście, więc jest to rower naprawdę kompletny, dlatego on zostaje, choć jest najdroższy, więc dlatego nie ląduje jako rower pierwszy. Za 220 zł. No, największym plusem tego roweru jest po prostu niska cena. I tylko to jest jego plusem na dobrą sprawę, bo tak poza tym, no to za bardzo nie ma co opowiadać o tym rowerze. Za to za 520 zł mamy rower aluminiowy damski w kolorze bordowym, który bardzo mi się podoba. O niskim przekroku, z także przednią przerzutką, co jest i plusem, i minusem, zależy jak na to spojrzeć. I zostaje głównie dlatego, że mi się podoba, ale cenowo 520 zł, powiedzmy, że ten Fisher w podobnej cenie byłby fajniejszym chyba wyborem. No i damka retro, która ze względu na mimo wszystko tylną kasetę oraz przez kolor niebieski, przynajmniej tak się wydaje, że to jest niebieski kolor, wygrywa cały odcinek. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Dajcie znać, który z tych rowerów Wam się najbardziej podobał. Na razie to wszystko. Zachęcam do komentowania, zachęcam do subskrybowania, zachęcam do oceny tego filmu. To wszystko na dzisiaj. A Ty, rowerku, jedź.